No dobra, nazwy tego klubu chyba poprawnie nigdy nie wymówię. Skupię się więc na Akranes lub IA. A może wy spróbujecie, podczas gdy ja będę wyjmował ich koszulkę z szafy fana i prosił o suby z dzwonkami, łapki w górę i komentarze. Klub Akranes został założony jeszcze w 1946 roku. I poza piłką nożną szczyci się sekcjami koszykówki, golfa, jeździectwa, gimnastyki, siatkówki, kręgli, karate, badmintona, pływania i podnoszenia ciężarów. IA gra na drugim największym stadionie w całej Islandii, a to i tak oznacza obecność zaledwie 6 tysięcy widzów, gdy jest pełny. Klub ma na koncie 18 mistrzostw kraju, 9 pucharów, 3 puchary ligi i 1 super puchar Islandii. W europejskich pucharach ich sukcesem jest przejście pierwszej rundy, a w historii udało im się to 7-krotnie. A najbardziej wspominają pewnie pojedynki z Barceloną w Pucharze Zdobywców Pucharów 1979-80. U siebie przegrali tylko 0-1. Istnieje też kobiecy Akranes z 3 mistrzostwami i 4 pucharami kraju. W tym klubie poza Islandczykami grali m.in. reprezentanci Azerbejdżanu i Wysp Owczych. Przezwisko klubu Akranes to Żółci i Szczęśliwi. Patryk Stefański, Oskar Wasilewski, Robert Menzel to właśnie Polacy, którzy grali dla Akranes. Będąc w Islandii, osobiście postanowiłem, że muszę zdobyć jakąś lokalną koszulkę do mojej kolekcji. I tak trafiło właśnie na ten trikot Akranes, ich pierwszy podstawowy żółty z elementami czarnego z logo klubu oraz ówczesnym logo Ligi Islandzkiej. Taki naprawdę fajny model, bo bez producenta technicznego strojów, z ogromnym logo ligi też na plecach. Chcecie, by dalej was zaskakiwać pojemnością i różnorodnością szafy fana, to koniecznie sprawdźcie, czy daliście już suba z dzwonkiem i nie przegapiliście moich kolejnych filmów. Łapka w górę i komentarz również mile widziane. Na razie!